Cześć, siemano, witam wszystkich tutaj Lejto, witam was w kolejnym odcinku z Tekena 7, tym razem gierki rankedowe. Ostatnio naprawdę spoko mi się gra, czy to nawet na PC, nagrywając dla was, czy nawet zacząłem sobie gdzieś tam troszeczkę grać na PS5, żeby po prostu sobie potrenować na dużym telewizorze. Także rankedy, odpalamy rankedy. Co my byśmy tutaj chcieli? Restrykcje rangi, 3 preferowane, tak, i 4 albo więcej połączenie. Teraz wiecie, to już nie chodzi o wbijanie rank, bo nie o to tutaj chodzi po tylu latach Tekena, tylko o to, żebyśmy sobie pograli, żebym mógł dla was zrobić kontencik, nagrać odcinek i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj wybrałem, że pogramy sobie Kazumi. Dawno tą postacią nie grałem, a naprawdę od zawsze mi się podoba. Jest ok, jest jakby przystępna ogólnie dla nowych graczy, jest bardzo silną postacią fundamentalną. Bardzo silne połki, nie ma jakichś super mega dziwnych kombinacji, postaw i tak dalej. Jest spoko, także dzisiaj weźmiemy sobie Kazumi, zobaczymy jak pójdzie i za sekundę się widzimy, jak tylko znajdziemy jakiegoś przeciwnika. Dobra, przeciwnika mamy, jak widzicie, Italii, 5 kresek, także super. I od razu mamy po prostu walkę. Także fajnie, pierwszy przeciwnik, zazwyczaj z mojego doświadczenia wynika to tak, że pierwszy przeciwnik to zawsze był jakiś po prostu brak połączenia, rozłączenie i tak dalej, a teraz się udało. I to jeszcze 5 kresek. No lipa tylko taka, że chłorank, ale mam nadzieję, że sobie jakoś poradzimy. Teraz naprawdę, jeżeli ktoś jest nowy i chciałby się uczyć w Tekena, to jest myślę, że najgorszy czas, szczególnie na rankedach. Mimo tego, że jak na bijatykę po tylu latach, to jest sporo graczy, jak na bijatyki, ale zostali w większości sami wyjadacze, sami gracze, co grają od lat, więc naprawdę wracać do Tekena albo uczyć się w Tekena jest mega ciężko, tak jak tutaj mamy, widzicie jakiegoś poranga, zapewne bardzo dobry gracz, zaczyna się uczyć pewnie grać tą postacią. Ja na Huranga grać nienawidzę, do tego mamy jakiegoś prawdopodobnie wyjadacza, bo ma 11 wygranych pod rząd, także no ciekawie. O, jakiś mały lag spike, o fajnie, dzięki temu, że był lag spike, no to nie zablokowałem ciosu. No dobrze, dobrze, może być nice. Chciałem go przetestować, czy coś wciśnie, czy nie wciśnie. No niestety tym razem nie wcisnął. Okej, wow. Ale w jego orbitala wleciałem. Chciałem tutaj running 2 zrobić. Oj, oj, oj. Źle zrobiłem. Bo wiecie, normalnie to by było wbiło na ścianę, ale... Gościu... Oj, oj, oj. Wow. O, ale sidestep pięknie. To jest tak ciężko sidestepować, a jemu się udało. O, okej. Ciekawe, czy to Lowpery to chciał zrobić, czy to przypadkowo weszło. I te mix-upy chłorangowe. Wow. Naprawdę ciężko. Zagram jeszcze jeden mecz, bo po prostu... myślę, że tak wypada, ale no raczej nie mam szans. Ja z doskoku po prostu odpaliłem Kazumi, a gościu widać, że cały czas jakby jest, powiedzmy, w gazie, gra i na pewno ma o wiele wyższą rangę normalnie, no bo jak widzicie, wszystko ma wygrane chłorangiem i tam miał ile? 11 wygranych pod rząd, także zapewne jakby cały czas po prostu aktywnie gra w Tekena, a wiecie, no inna postać dla mnie plus powrót po jakimś dłuższym czasie, no to nie jest to jakieś łatwe. Bum, dokładnie. Ajajaj, aj, źle. O. Dobra, mamy ścianę. Tak jest, zrobiłem jakieś najłatwiejsze combo, żeby tylko siadło, żeby był ten damage, także jest w miarę okej. Okay. O! Oj, 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 źle. To nie jest kara? Okej. Okay. Aj, aj, aj. Nice. O, ho, ho.
Nice, mamy to, spokój. Dobra, uratowało mnie, to ten spokój mnie w miarę uratował. Tam zważyliłem, bo byłem pewny, że to DF1-2 na ścianie zabija, a jednak nie. Wow! Tego się nie spodziewałem, że zsiądzie. Uda się? Udało się, okej. Okay. Jest chyba jeszcze szansa na nawet na ugranie, tego wam powiem. A może i nie. Ajajaj, kurczę, zapomniałem, że tam jestem w kuckach. Chciałem go skraszować. A zapomniałem, że tam jestem w kuckach. Masakra. Aż po tym rage drive'ie, no szkoda. Okej. Okay. O! Fajna zmiana stron, no to mi się nie podobało. Czemu na moją niekorzyść ta zmiana? Kurczę, no, w ogóle gościu cały czas... już kilka razy... Oj, źle. Kilka razy homing, kilka razy pod rząd zablokował mojego lowa, w sensie lowpery zrobił z automatu. Nie wiem jakim cudem. Fuck! Tak było blisko, masakra! Ale dobra, jest w miarę okej. Okay. W miarę okej, okay, spoko to wyglądało. A myślę, że wyszukajmy następnego przeciwnika, żeby po prostu była różnorodność jeszcze z jakieś 1-2 mecze dla was. Ale nie było źle z tym Huarangiem, po prostu no... naprawdę było blisko, szczególnie w tej drugiej grze, jak widzieliście. Jak na kogoś, kto prawdopodobnie cały czas gra, nie było tragedii. Także widzimy się za sekundę, dosłownie, jak znajdzie kolejnego przeciwnika. Albo może nawet nie widzimy się, bo od razu go znalazło. Także zobaczmy, czy będzie połączenie. Znowu 5 kresek, więc jest szansa na dobre połączenie i to mi się podoba. Dobra. Co tutaj będzie? Łyk napoju. Yoshimitsu, okej. Okay. Combo damage S+, agresja na S-kę. 115 winów, więc no dopiero jakby zaczyna postacią. Mniej więcej. I 140 tysięcy prowess pointów. Także no albo nie jest jakoś zbytnio mega super różnorodnym graczem, jeżeli chodzi o postacie. Albo po prostu nie gra za dużo i gra na przykład jedną czy dwoma postaciami. Ewentualnie może jakieś drugie konto czy coś. O, też 6 winów pod rząd. O! DF dwójeczka tak po prostu na counterhicie? No dobrze, zobaczmy. Nice. Ajajaj, chciałem się tam wbić hopkikiem. O! Ajajaj. Chciałem się tam wbić hopkikiem. Niestety się nie udało. O! Nice! Za późno wcisnąłem dwójeczkę. Running dwójka, za późno to wcisnąłem. Dlatego też nie do końca zadziałało. Znowu to samo. Moja nieznajomość wychodzi, bo też się chciałem wbić niepotrzebnie i potem dostałem. Ale no nie ma co się dziwić, no już głównie tylko takie postacie zostają na rankedach aktualnie po takim czasie, po tylu latach. O wow, okej. Okay. Idealnie akurat na mnie trafiło. No nie mógł tego zrobić kawałek. Chwilę wcześniej, chwilę później. Znowu coś, czego nie znam. Wow, ale gościu mi się wbija po prostu w każdy cios, to jest masakra, jak zły timing w tym meczu mam. Straszny timing. Po prostu wszystko co wcisnę to zostaje na counterhicie. Masakra, idealnie w tym samym momencie gościu coś wciska. No ale dosłownie, jeżeli tak jak wspomniałem na początku, jeżeli ktoś chce się aktualnie uczyć grać w Tekena, to nie polecam rankedów, bo zobaczycie tylko
głównie wyjadaczy, osoby, które grają długo, bardzo długo, od lat i mają jakieś tam, głównie też grają postaciami typu właśnie jakieś Hurangi, Yoshimitsu, jakiś Link, Shaoyu czy coś w tym stylu. Na pewno wiecie, o co chodzi, takie bardziej, powiedzmy, postacie spam friendly, że tak powiem. I jest mega ciężko na takie coś się ograć, jeżeli jest się nowym graczem. O wow, ale mnie skraszowało. Czuję się teraz w Tekkenie 7, czuję się jak w erze Tekken Tag Tournament 2, naprawdę. Okej, to już był bullshit. Zrobiłem idealnie hopkika i gościu zniknął. Wow, ta gra. Okej, boom, przegrałem. O! Byłem 100% pewny, że przestałem reagować. Byłem 100% pewny, że gościu mnie... ten, pokona. Ale nawet nie ukarał DF1-2. No ale gra Yoshimitsu, więc no... Handicap ma... Jakby... Wiecie, od razu ma handicap, że tak powiem. Wow, no naprawdę? Okej. Ale whiff! No i myślałem, że go ukaram, a nie sięgnęło. Fajnie. Byłem pewny, że go ukaram. Bo DF2 ma gigantyczny zasięg, ale jednak nie aż taki. No naprawdę? Okej, no... Ciągle dostaję na counterhicie, a jak dobrze zgadnę, to gościu ma taką postać, że znika, nie? Wow. Nie, no to jest totalny bullshit, naprawdę. Rankedy teraz to jest bardzo duży rak. Szczególnie jak tak jak ja wracacie, chcecie się uczyć czy coś takiego, bo dosłownie no, spotykacie same takie postacie a la Pokémony. Dzisiejsza sesja to było idealne pokazanie tego, jak aktualnie wyglądają rankedy. Nic przyjemnego, to na pewno, jeżeli nie jesteście powiedzmy w gazie, nie gracie cały czas. Wiadomo, ja też nie znam zbytnio Yoshimitsu, powracam po prostu randomowo tak naprawdę. Parę rzeczy pamiętam z sezonu pierwszego czy drugiego, jeżeli chodzi o Kazumi, ale no, fakt faktem jest, bardzo zły czas, jeżeli ktoś na przykład chciałby się uczyć w Tekkena, po prostu grać, to nie polecam grania rankedów, lepiej znaleźć na jakimś Discordzie czy coś ekipę i sobie normalnie pograć z konkretnymi ludźmi i się szybciej i lepiej i łatwiej nauczycie. Także ode mnie to tyle na dzisiaj, mam nadzieję, że Wam się podobało, jeżeli tak, to oczywiście zostawcie lajka, komentarz pod filmikiem, no i co, widzimy się w następnym filmie, do zobaczenia, cześć!